Cześć, witajcie! Zgodnie z tym, co mówiłem jakiś czas temu, lipiec będzie miesiącem, gdzie będę wprowadzał takie nowe gierki, a w sensie indyki, które będą trwały po kilka odcinków. Nie wiem, jeśli chcecie jeszcze, żebym nagrywał Turm Oil, po prostu napiszcie czy coś. Teraz weźmiemy się za grę Basement. Gra Basement jest oczywiście in development, czyli w stanie, no nie wiem, nawet nie bety, to chyba nawet nie jest beta. Gra dopiero jest stworzona, tak? I dzięki temu uzyskałem dostęp. Dzięki twórcy właśnie uzyskałem dostęp do tej gry i mogę ją wam przedstawić. W grze sterujemy poczynaniami grupy, która tworzy narkotyki, tak? Tu widzimy typa, który właśnie tworzy, jest bardzo strojem podobnym do tego, do Waltera White'a. Ktoś oglądał Breaking Bad, to wie, o co chodzi. Dobra, i na początku startujemy z jednym pomieszczeniem, znaczy pomieszczeniem, nie pomieszczeniem, z jednym budynkiem, który, jak nazwa wskazuje, basement, czyli piwnica, będzie się opierał na rozbudowie podziemnej siatki pokoi, które będą tam każdy ze swoich coś oznaczało. Dobra, jak widzimy, tu mamy jednego typa, który powinien produkować narkotyki i właśnie to teraz zrobi. To jest zwykła trawka chyba, w sensie marihuana czy coś. Tu mamy dealer room, czyli miejsce, gdzie wchodzą szemrane typy i kupują od nas wszystkie rzeczy, tak? No i w gruncie rzeczy na tym ta gra polega, żeby zdobyć cały dystrykt, czyli tam tą całą dzielnicę, wszystkie budynki tu pozdobywać i po prostu rozwinąć do granic możliwości swoje laboratorium i sprzedawać, kurde, wuchtę narkotyków. Jak na razie, wiecie, gra jest we wczesnym stanie wczesnego rozwoju, o to chyba jest najlepsze słowo. No i na razie nie ma aż za wiele feature'ów, które moglibyśmy wykorzystać, ale co najważniejsze, możemy już produkować narkotyki. Czyli zacznijmy od wybudowania różowego, czy to jest acid, czy chyba LSD to będziemy produkowali. Dobra, cała operacja polega na tym, że trzeba wybudować to laboratorium koło tego, byle gdzie, byleby, wiecie, było ten, by było miejsce. No i zaraz zatrudnimy do tego jegomościa, który będzie produkował nam LSD. Dobra, widzicie, tu mamy kilka postaci, które mają jakieś określone swoje współczynniki. I tak, tu jest ich życie, bo jak wiecie, mogą być naloty i się ludzie mogą bić. Tu jest ich siła, która określa zadawane obrażenia przez tych ludzi. Produkcja, czyli ile na minutę czy na dzień będą produkowali rzeczy. Czyli jak wiadomo, interesuje nas najwyższa produkcja. Sell rate, czyli sprzedawanie tych narkotyków z jaką tam częstotliwością czy z jaką szybkością, i spread, prawdopodobnie chodzi się o roznoszenie wiadomości o tym, że produkujemy, czyli im więcej będziemy mieli robotników czy tam pracowników, tym więcej ataków na nas będzie przypadało. Dobra, teraz zatrudniliśmy typa, który ma największą production rate z tych, co tam byli. No i teraz takie podstawowe info, trzeba pamiętać o tym, aby w momencie, gdy po prostu wstawiamy pokoje, potrzebujemy więcej prądu, czyli electricity. Tutaj mamy 12 na 15, możemy jeszcze zbudować coś, co zajmuje 3 jednostki prądu. Jak widzicie, wszystkie laboratoria zajmują minimum 5 do nawet 12. I tu jest ile, jaka jest dzienna produkcja tego da rady wyprodukować. Okej, okay. Także teraz tu, co by się przydało zrobić, to wyprodukować drugi dealer room. Yeah. Będziemy tu, jak widzicie, zero prądu pobierał, także spokojnie możemy to bez obaw o stracenie elektryczności zakupić. Przydałoby się też wykopać kolejny poziom, kolejne pomieszczenie, miejsce, i tym pomieszczeniem bym chciał raczej zrobić tutaj Security Depot 250. Dobra, widzicie, gotówki nam coraz mniej mamy, także trzeba ostrożnie ją wydawać. No i zarąbiście, oczywiście zapomniałem zrobić, dodać kolejnego dealera, i po prostu muszę teraz czekać, aż income z sprzedaży narkotyków wzrośnie. Dobra, tu widzicie, typek idzie właśnie kupić już LSD. A i co ciekawe, mamy storage room, nie? Czyli tam, gdzie chowamy wszystkie swoje fanty, i każdy storage room może przechować dwa rodzaje fantów, czyli na jedne laboratorium może przypadać tylko dwa wyprodukowane dobra, którym u nas jest na razie trawka i LSD. Dobra, to tysiąpki trochę, kurde, daleko chodzą, bo muszą przechodzić przez cały ten, dlatego produkcja trochę jest obniżona.
niestety, ale spokojnie, zaraz ktoś tam zacznie jego accelerate. 3.25 na dzień, trochę tak lipa. Ten jest zmęczony, więc powinien odpocząć sobie. No właśnie, taki restroom pozwala przywrócić staminę, którą tu widzicie. I każde wyprodukowane dobro zwiększa doświadczenie ziomka. Także bardzo dobrze jest trzymać tych samych ziomków, bo oni wtedy później im się stacy ulepszają i lepiej na przykład produkują rzeczy. Jak widzicie, ten seleryt ma 8-10 na dzień, czyli o wiele lepszy niż ten, więc możemy go zwolnić. Tylko pytanie, czy to dobrze teraz zrobiłem? Tak, jasne, nie stać mnie na to. Dobra, to ty ziomek idziesz sprzedawać póki co, skoro dobrze umiesz sprzedawać. No i odstraszyłem właśnie klienta, zarąbiście. Tego nie powinno się robić, tego nie powinno. Jestem ciekawy jeszcze, co to oznacza. Nie rozgryzłem tej gry do końca samego, także wiecie jak jest. Aczkolwiek gra jeszcze prawdopodobnie będzie się rozbudowywała w trakcie po prostu jej tworzenia samej siebie. O, znaczy ten twórca będzie ją rozbudowywał bardziej. No dobra, kolego, zostań tu. No idzie w końcu, wcześniej coś źle kliknąłem. Tu mam ochroniarza, ochroniarz służy do primo ochraniania właśnie całych naszych włości, ale też może atakować te placówki, dzięki którym możemy później rozwijać nasze rzeczy. Tu widzimy, ta placówka jest przystosowana do dealowania, czyli prawdopodobnie zrobimy tak, że przejmiemy najpierw to, tu będziemy produkować jakieś jeszcze rzeczy i to ten skuterek, który będzie nam rozwoził i przywoził do określonych miejsc towary, będzie to robił tutaj i to są będą po prostu brali i handlowali. Tutaj będzie taki marketplace, ale to w przyszłości. Dobra, ty ziomeczku idziesz sobie tam usiąść i możemy w końcu zatrudnić kogoś na miejsce sprzedaży. Sell rate, na razie sell rate ma najlepszy ten i jest w sumie najdroższy, ale walić to. Dobra, idziesz tu kolego, produkuj dalej te dobra. A my mamy minus 10 na koncie, trochę lipa, no ale dobra. Dobra, no to czekamy teraz, aż ktoś tu wejdzie i sprzeda nam i kupi od nas, znaczy się. Gdzie ty idziesz? Masz produkować tu, panie kolego. Aha, ty nie produkujesz, to idziesz tutaj. Tu! Dobra, rób LSD. Okej, typek nam sprzedaje. Już będziemy mieli na plusie kasę. Właśnie najpotrzebniejszą rzeczą, znaczy taką, co się robi w pierwszej kolejności, jest to, żeby posprzedawać to całe gówno. Tylko że tak, muszę jeszcze kupić jego mościa, reroll, Jezus. Możemy zrobić, żeby znaleźć nowych typów, albo kupić tego. I w sumie ten chyba będzie w miarę dobry, bo ma 12,3, ten ma chyba 12,8, nie, 13,8, dobra. Czyli można zawsze poczekać. Ile się czeka? 17 sekund, dobra. Poczekamy 17 sekund, to się nam skreatują nowe po prostu twarze do sprzedaży. I okej, widzimy, LSD jest bardzo chodliwym towarem, bardziej niż marihuana, aczkolwiek marihuana też powinna być bardzo, że tak powiem, dobrym towarem, jeśli chodzi o sprzedaż. A czekajcie, coś tu widzicie z statystyki, aha, czyli ile co stoi, tak? Czy coś w tym stylu. No dobra, hire, możemy w końcu kogoś zatrudnić, to 16,8, zobaczcie jaki to jest, ale nie mamy kasy, dobra. 16,8 to będzie w miarę szybko sprzedawał. To poczekamy, aż sprzedamy jeszcze jedną jednostkę LSD i będziemy mogli zatrudnić tego lepszejszego jegomościa. Dobra, teraz możemy go zatrudnić. Mam nadzieję, że nie będę miał na minusie kasy. 16,8, idziesz. Tylko oczywiście on ma chyba gorszy, raczej lepszy, większy spread, czyli roznoszenie się informacji prawdopodobnie. Co trochę może być wkurzające. Ale dobra, możemy teraz jeszcze zatrudnić, jak to się nazywa? Security, czyli tego ochroniarza właśnie, ale na razie tego nie róbmy, ale chyba nie mogę, no tu mam ochroniarzy, mam 1 na 1, sprzedających 2 na 2, produkujących 2 na 2, 1 na 15 to chodzi o to, że mam na tej dzielnicy mam 1 na 15 domków i jeden skuter. Load from, od selectable, dobra. I tutaj właśnie ciekawi mnie, co to jest to. To tutaj, chyba zainteresowanie policją czy coś w tym stylu, właśnie zainteresowanie policji, nie policją. Dobra, co musimy teraz zrobić? Poczekać, aż posprzedajemy. Widzicie, kasa już coraz płynniej leci, także jest spoko. Ten jest zły, czyli panie kolego, idź sobie odpocząć, dokładnie. Możemy jeszcze im wydawać bezpośrednie rozkazy, a tak to nie mają swoją wolną wolę. A ja bym chętnie teraz wyprodukował kolejne pomieszczenia. Chociaż tu bym mógł nawet, ale dobra, trudno się mówi. I czekam, aż to sprzedadzą.
I sobie uszykuję pomieszczenie pod po prostu kolejny laboratorium LSD. Ty, panie kolego, idź zapierdzielaj, prawda? Bo to o to przecież chodzi, żeś tu zapierdzielał. Dobra, 150 już mamy spokojnie. Dig out, wykop mi, kurde. To jest chyba ten poziom, jest chyba ostatnim, tak? Zresztą tu widzimy, że więcej chyba nie będzie można niż 4 poziomy w dół, tak? To będzie czwarty, czyli będzie ostatni. Ale coś czuję, że po prostu jak gra będzie bardziej patchowana i tak dalej, to wszystko będzie będzie rozwijane jeszcze. Build room. Do tego potrzebujemy 700 do Acid Stall. Dobra, to czekamy, aż zbierzemy 700 i trzeba później będzie jeszcze zatrudnić typa, ale to spoko. 300, wiecie, tu kasa jeszcze na razie słabo idzie. O, ale widzimy, sprzedaje już powoli trawkę, więc jest dobrze. Tylko szkoda, że drzwi nie są z tej strony, bo oni muszą chodzić cały zasrany budynek, żeby, kurde, móc sprzedać to. O, tu możemy sobie odznaczyć, jakie stafy typ jak ma przewozić i dokąd. To później się zrobi, bo gdzieś tu powinna być Unfinished Building, nie. Stoner's Place, Hiding Place, Empty Place. Gdzie wszystko możemy przejmować i zatrudniać tam ludzi nowe. Po prostu każdy budynek zrobić od czegoś innego. Tu widzicie, jest kilka rodzajów ludzi. Tutaj pan Gilberto, czyli taki starczącz, maciarz, to w jakiejś masce świni, którzy chyba są najciężsi. I policjanci najprostsi, bo mam 15 damage'a, mało health'a. Ci za to mają dużo health'a i większy damage, a ci jeszcze więcej wszystkiego, także wraz z rozwojem naszych jak to się nazywają? O, tu mamy garaż, tak się wtrącę. Wraz z rozwojem i levelowaniem naszych ochroniarzy będziemy mogli atakować coraz to lepsiejsze miejscowy. Dobra, stać nas, nie stać nas, bo nie mamy electricity. Dobra, trzeba jeszcze wykopać miejsce pod prąd i sobie teraz to zrobimy. To jest chyba renoma, kurde, naszej placówki, w sensie, że im więcej sprzedajemy, tym więcej, bardziej renomowana jest nasza miejscowa i większe zainteresowanie klientelą. No to jest, wiecie, bardzo dobre, bo pozwala zachować płynność gotówki, czyli przepływ gotówki, dokładnie. Dobra, to wybudowałem, czyli prąd się już buduje. O, typek jest zmęczony, zaraz się wkurwi. Wypadałoby odesłać go do restroomu wtedy, kiedy skończy sprzedawać tutaj. Dobra, widzicie, już coraz więcej nam kasy idzie, możemy spokojnie wybadać kolejny LSD room. O, kolej sobie idzie sam odpocząć. Nie, ej, idzie co odpocząć, żebyś się nie wkurwił na nas. Dobra, typek sobie odpocznie i wróci do swoich zajęć. A tak sobie myślę, że mogę przypuścić nalot na ten dom. Empty place, dobra, panie kolego. 16 damage'a. Dasz radę, wierzę w ciebie. Mam nadzieję, że dasz radę, bo jak nie, to będzie przypał. Dobra, i zaraz widzimy, zobaczymy, nasz typek będzie, kurde, cisnął na miejsce akcji, już jedzie. Teraz jakaś muzyczka powinna super wejść, taka bum bum bum. Dobra, spread, tego zatrudnimy, niech sobie tam już robią narkotyki. No tu patrz, jak zaraz policja dostaje w pierdol, kurde. Jedzie ekipa zryw, kurde. I tu wskaźniki, że, czyli wykrzykniki, że coś się dzieje. I leci muza taka dun 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 dun. No i kurde, na to cały pierwszy i możemy tego nie przeżyć. Jest! Cudem. Dobra, i widzimy, mamy tutaj już spokojnie więcej rzeczy do wybudowania. Tak się zastanawiam, co byśmy tu dali. Z tego, co mi się wydaje, dobrze by było tu dać dwa generatorki. A w zasadzie jeden starczy, bo tu jest mała powierzchnia. I wybudujemy to po prostu stróżówkę taką, może tu będziemy mogli zatrudniać dużą ilość ochroniarzy i to bardzo dobry motyw jest. Dobra, to będzie nam na razie handlowało, jest ok, tu robi, kurde, jest ok, wszystko się powoli rozwija. Dobra, mamy tu rzeczy, nie możemy wbudować, nie możemy, bo nas nie stać, kurde. Income jeszcze jest mały, ale to się zmieni, to się wkrótce zmieni. Tu nam koledzy awansują, już jakiś awans, nie, ten jeszcze nie awansował, ten jeszcze nie, ale ten będzie awansował szybciej. O, ten zaraz awansuje, zobaczcie. Stworzy tylko to, pyknie mu na 30, dostanie tu rankę w górę i każda z tych umiejętności się zlepszy, Jezus. To właśnie się stało, produkujemy trochę więcej, szybciej to nasze produkty. Ty, panie kolego, już jesteś zmęczony, to pewno sprzedasz tą rzecz i pójdziesz... O, nawet teraz pójdziesz sobie odpoczywać. Dobra, poczekajcie chwilę.
Okej, oczywiście po wznowieniu nagrywania nie włączyłem mikrofonu, dlatego też parę rzeczy, co mówiłem, po prostu powiem w następnym odcinku, a na teraz sobie był koniec. Serdeczne dzięki za oglądanie i jeśli chcecie, żeby ta gra się jeszcze pojawiła na moim kanale, piszcie w komentarzach, jak ja chętnie jeszcze nagram, bo jak widzicie, gra jest dosyć fajna, aczkolwiek rozkręca się dość powoli, ale w późniejszym etapie po prostu może być bardziej dynamiczna i w ogóle. Także serdeczne dzięki za oglądanie, piszcie w komentarzach, co jak ma widnieć przyszłość tej serii na moim kanale i trzymajcie się, strzałeczka.